Robert Mazurek i jego goście zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM. Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. Witam w poniedziałek, witam również Marka Sawickiego, PSL. Dzień dobry. Panie dziedzicu, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Dziedzic na Sawicę, czuję się trochę nieswojo, bo jest pan w studiu. Zawsze łączyliśmy się z panem, pan opowiadał jak na wsi. Nic się nie zmieniło. Nic od tego nie ma, ale nie ma. Pory roku wiesz, cały zmienia, czas spokojne, panie redaktorze, pory się zmieniły. Był to dzisiaj, pan rano. Dzisiaj tylko 2 stopnie było o godzinie 5. Matko. Na plusie, ale jeszcze szronu nie było, ale będą najbliższe tygodnie. To dlatego, że pan z Nowosybirska przyjechał. Nie, Sawic. To Sawic. Absolutnie Marek nie Sawicki, Sawic, dziedzic, doktor od ziemniaków. I to jest bardzo poważna funkcja. Doktor nauk rolniczych, praca z... Czy żona nie jest zazdrosna? Anabel, Cecil, Viviana, Colette. Nie no, trochę pan przesadza. To raczej są wszystko. Nie, panie. To są wszystko pańskie znajome. Panie redaktorze, przede wszystkim Irga i Irys to są stare, dobre odmiany. A jak sięgnę do swojej młodości, to jeszcze Alma i Uran, więc to są odmiany, które ludzie pamiętali i ja na targu pamiętam. Każdy umiał rozpoznać. Dobrze, to proszę powiedzieć. To podstawowe, najważniejsze pytanie dnia to jest takie. Żółte czy białe? No, jeśli pan pojedzie na Śląsk, to oczywiście musi być miąższ żółty. Jeśli w Warszawie, to białe. To tak? Białe, tak. Warszawa przewaga konsumentów preferujących biały miąższ ziemniaka. Ale ja nie lubię tych białych, bo one się tam rozpadają. To niech pan trochę mniej gotuje. No, zapyta pan żonę, jak to się robi. I oczywiście pół ugotowane się nie rozpadną. Myśli pan, ale to słowo też się nie rozpadną. Czyli... A na frytki, które najlepsze? A na frytki najlepsze są takie podłużne, długie, bo wtedy frytka ładna to wychodzi. To każdy wie, ale jakaś odmiana jest specjalna. Myślę, że jakbyśmy tu zaprosili przewodniczącego Kalinowskiego, on uprawia ziemniaki na frytki, specjalizuje się w tym, to by nam więcej powiedział. Dobrze, czyli w sprawie frytek Jarosław Kalinowski, w sprawie ziemniaków doktor Marek Sawicki. Panie doktorze, panie dziedzicu, no mamy specjalizację, tak to już A teraz jest. Poważniejsze pytanie polityczne tym razem, chociaż tamte były bardzo ważne. Dzisiaj głosowanie w Sejmie nad stanem nadzwyczajnym, stanem wyjątkowym, które wprowadzono na granicy białoruskiej i pytanie, jak będzie głosował PSL? No, poczekamy na uzasadnienie Kancelarii Prezydenta i też wystąpienie pana premiera, bo w uzasadnieniu tym, które jest napisane, czytamy o zagrożeniu ładu konstytucyjnego, porządku wewnętrznego, natomiast w informacji publicznej, którą przekazuje nam pan premier, także tu w tej stacji, chodzi głównie o zagrożenie wojną hybrydową i manewrowaniem Zapad na Białorusi z Rosją. No. Że rząd twierdzi, że boi się prowokacji. Panie to, co się dzieje na granicy, może rzeczywiście coś się wywołać. Dzieje. Ja jestem skłonny nawet w to uwierzyć, bo minister Dworczyk przecież mówił, że pół roku temu kancelarię premiera zaatakowali hakerzy rosyjscy i te wszystkie wycieki to jest walka służb rosyjskich, więc nie wiem, jaka była rządu odpowiedź, bo nigdy rząd pan tego w Sejmie nie powiedział, nawet na tym tajnym posiedzeniu. Natomiast teraz pan premier też powiedział, że w sierpniu Łukaszenka podesłał nam ponad 3,5 tysiąca uchodźców na granicę, że około tysiąca... Widzi pan, co się dzieje z granicą łotewską, granicą litewską? Około tysiąca tych uchodźców przekroczyło naszą granicę, a minister Wawrzyk mówił, że 700 gdzieś się rozproszyło i nadal ich szukamy. Nie, 700 pewnie jest już w Niemczech, ale... Więc być może rzeczywiście potrzebne są jakieś nadzwyczajne środki, bo jeśli pan premier mówi, że po 6 latach rządów PiS granica nie jest dobrze chroniona i trzeba budować płot i trzeba wprowadzić stan wyjątkowy, to jeśli to dzisiaj powtórzy i będzie to brzmiało wiarygodnie w Sejmie, to jestem gotów nawet go w tym poprzeć. No dobrze, a będziecie składali wniosek o odwołanie pani marszałek. Widzi pan mnie tak skoło, że ani minister, ani premier, marszałek. Elżbieta Witek. Opozycja zapowiadała hucznie, że będzie domagała się odwołania pani marszałek, a tymczasem nikt nie chce złożyć wniosku. Panie redaktorze, nie cała opozycja, ja od razu mówiłem, że jeśli nie ma większości, a nie ma, na odwołanie pani marszałek Witek, to nie ma się za tym zajmować, bo wiedzieliśmy, że ani Paweł Kukiz, ani Konfederacja takiego wniosku nie poprą, więc po co było się nadymać, po co było robić te tajne spotkania, kiedy w tej chwili nawet już spotkań nie robią liderzy. Wyjątkowo krytyczny jest pan wobec PSL-u i reszty opozycji. Też, panie redaktorze, bo ja ciągle uważam, że nie ma co podejmować w Sejmie działań, które są absolutnie nieskuteczne, natomiast dają PiS-owi, że tak powiem, swobodę zajmowania się czym innym pod przykrywką tego, o czym mówi opozycja. Zresztą jak patrzę na ten stan wyjątkowy, o którym w tej chwili też mówimy, to mam wrażenie, że mamy do czynienia z pewnym pilotażem. I jeśli rząd dobrze wytłumaczy, dlaczego ten pilotaż wprowadza, to też jestem w stanie ten rząd poprzeć.
Okej, okay, no to zobaczymy, co... dobrze, to zobaczymy, jak będzie głosował Marek Sawicki. Rozumiem, że pan jeszcze nie wie, jak będzie głosował, czy pan nie chce zdradzić? Nie, panie redaktorze, bo ja chcę usłyszeć od rządu wiarygodną odpowiedź, bo jeśli na piśmie mamy co innego, a w narracji medialnej zupełnie co innego, to mam wrażenie, że rząd boi się ewentualnego rozliczenia po zakończeniu tego stanu wyjątkowego i powie w dokumentach, przecież mamy jasno napisane, dlaczego. A co się dzieje na zewnątrz granicy? No chciałbym to wiedzieć. Czy rzeczywiście mieszkając 60 km od granicy, ja nie widziałem żadnego uchodźcy, ale czy jestem bezpieczny, czy nie? No to jest bardzo dobre pytanie, na które... Wczoraj byłem chociażby w Siemiatyczach na zjeździe powiatowym Polskiego Stronnictwa Ludowego i tam byli ludzie właśnie z gminy Mielnik, byli z Niemierowa i oni mówili, że no, zamieszkanie tam nie jest jakieś zagęszczone i te zabudowy są rozproszone, że pojedynczy ludzie gdzieś tam mieszkający na koloniach czują się zagrożeni, no bo nie wiedzą, czy ktoś do nich wejdzie w nocy, czy nie, czy są bezpieczni, czy nie są bezpieczni, więc chcieli tej ochrony i tutaj nie ukrywają, że być może ten sposób działania im sprzyja, ale z drugiej strony chociażby ci z Białowieży mówią, że no, wrzesień jest zawsze takimi żniwami turystycznymi, a tego niestety mieć nie mogą, więc zdania są podzielone. Porozmawiamy o grzybach. Tym razem było o ziemniakach. Lepiej nie, bo to powiem szczerze, że taki drażliwy temat ostatnio też polityczny stał się. Zostawmy w takim razie grzybę. Ale wykopki ma pan rację. To jest na czasie. Ale możemy o polityce? Ale o wykopkach. No w polityce też by się przydały wykopki. No, a kogo by pan chciał wykopać? No już czas najwyższy, żeby ta władza powoli... A w PSL-u kogo by pan chciał wykopać? W PSL-u akurat mamy kampanię sprawozdawczą wyborczą. Wspomniałem o tym. I kogo by pan chciał wykopać? Tu jeszcze wykopek nie będzie, mam wrażenie. Ani dożynek. Ani dożynek. To w takim razie, a będzie Gowin w PSL-u? W PSL-u z pewnością nie będzie, natomiast nie ukrywałem, że nie jestem żadnym przyjacielem, zwolennikiem Gowina, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o jego poglądy w sprawach gospodarczych, samorządowych, czy chociażby światopoglądowych, to jest mi z nim blisko. Ale chcecie się... Mieliście już Kukiza, chcecie powtórki z rozrywki? Panie redaktorze, na Kukizie żeśmy nie stracili, więc polityka to jest także pewien biznes. I jeśli w 2019 roku poszliśmy do wyborów parlamentarnych z Kukizem, to uzyskaliśmy 30 mandatów, Kukiz swoich 6, 4 z nim odeszło, 2 nadal z Polskim Stronnictwem Ludowym w ramach Polski spraw Koła Polskie z nami współpracuje. Więc uważam, że to było skuteczne. Więc ale ja pytam poważnie, bo wie pan, czy Kosiniak chce być jak Kaczyński i Tusk? Oni obaj, no, w złej kolejności, najpierw Tusk, a później Kaczyński byli z Gowinem, a później obaj go żegnali bez większego żalu. No, panie redaktorze, ja też ostrzegam Kosiniaka-Kamysza, ale że jeśli odszedł od Kaczyńskiego, odszedł od Tuska, no to pewnie odejdzie i w przyszłości od Kosiniaka-Kamysza, ale polityka to nie są trwałe związki, więc trzeba też na to patrzeć w zupełnie innych kategoriach. Natomiast dziś trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Jarosław Gowin ze swoim porozumieniem, czy resztką porozumienia podrożał, czy potaniał. I w mojej ocenie, kiedy był w koalicji z Polską Zjednoczoną Prawicą, tworzył Polską Zjednoczoną Prawicę, był droższy. A teraz jest tani i warto kupić. W mojej ocenie w tej chwili jest tańszy. Proszę Państwa, ten deal być może przed nami. Marek Sawicki mówi, kupujcie Gowina, bo tani. Radio RMF24 i Interia.pl. Tam dalszy ciąg tej rozmowy. Ja nie mówię, że tani, tylko potaniał, ale nadal jest bardzo drogi. Tam dalszy ciąg tej rozmowy. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Potaniał. Gowin staniał. I to jest, proszę Państwa, ważna informacja. Jeśli ktoś... Ale mówiłem to przez cały czas, jak był w Polsce Zjednoczonej Prawicy. Miał czas w ubiegłym roku, w maju. Rzeczywiście wtedy, gdyby się odważył, to wtedy jego wartość była wielka. W tej chwili, no, kiedy go oskrobali do 4+1, no to rzeczywiście nie jest to taki... To przecież to taki Gowin, jak tego słucha, a pewnie mu doniosą. Ale słucha. Słucha nawet chyba z miesiąc temu proponował mi herbatkę, kawę, żebyśmy porozmawiali, bo wydaje się, że pewne rzeczy inaczej interpretuje niż on. I to jest dobrze, jakby normalne. To dobrze. To w takim razie zostawmy Jarosława Gowina. Ja chcę pana spytać o to, czy w ogóle jakieś przymiarki, bo co jakiś czas wybucha hasło pod tytułem wcześniejsze wybory. PiS doprowadzi do wcześniejszych wyborów. Czy jakieś przymiarki robicie? Już wiecie, z kim chcielibyście ewentualnie jakieś koalicje, alianse? Są tacy politycy, którzy żyją tylko i wyłącznie wyborami. Ja jasno stwierdzam już od co najmniej 2 lat, że
tym razem wybory będą w trybie konstytucyjnym w roku 2023 i nie ma się co zajmować aliansami wyborczymi. Trzeba solidnie pracować w terenie z elektoratem i także na płaszczyźnie programowej. No jest kampania zawsze wyborcza w PSL-u, są zjazdy powiatowe, tam są składane różnego rodzaju także postulaty programowe, jest dyskusja programowa i w związku z tym wydaje się, że na listopadowym kongresie możemy zaproponować wydaje znów... Się, że na listopadowym kongresie nieoczekiwanie Władysław Kosiniak-Kamysz zostanie wybrany na prezesa. Z pewnością zaproponujemy odnowiony program i gospodarczy, i społeczny, i edukacyjny, i zdrowotny. No dobra, dobra. I jako wzmocniona po kampanii wyborczej siła polityczna. Będziemy za półtora roku naprawdę gotowi do wyborów parlamentarnych. Dobrze, to tak deklaruję. Właśnie, będziecie wzmocnieni. Agrounia. Wzmocnienie programowo. Agrounia 11 sierpnia złożyła wniosek o to, żeby ze związku, z ruchu, nie wiadomo do końca z czego, stać się partią polityczną. Michał Kołodziejczak rzuca wyzwanie nie tylko PiS-owi, ale także wam. Panie redaktorze, tutaj dzisiaj w waszej stacji słyszałem, że jeśli młodzi gniewni stają się starymi, że tak powiem, wojującymi, to nic się nie zmienia. Więc chcę wyraźnie podkreślić, że polskie rolnictwo dzisiaj jest w zapaści ekonomicznej, w zapaści gospodarczej i też nie ma przedstawionej przez rządzących wizji, bo Krajowy Plan Odbudowy nadal w powijakach, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wspólna Polityka Rolna, środków jest zdecydowanie mniej, bo na drugi filar jest 25% mniej, na pierwszy około 12%. Ja panu pozwolę to więc wszystko powiedzieć. Dzisiaj rzeczywiście tylko rolnicy też oczekują takiego przywództwa związkowego, którego gdzieś tam nie widać. Gdzie około Dziczaka, no to co, on mówi rolnicy, zostawcie PSL. PSL ale panie redaktorze, dziadki. Niech mówi. Ja to jeszcze raz podkreślam. Jeśli on może pomóc rolnikom i polskiemu rolnictwu, niech pomaga. Niech się wokół niego gromadzą. To będzie nowy Leper? Ja mu tak źle nie życzę. Pan, ja mu życzę dobrze w polityce i w życiu, więc nie życzę mu drogi Lepera. No, nie mówię o tragicznej śmierci, by to mają karierę polityczną. No, ale panie redaktorze, Andrzej Leper też w pewnym momencie uprawiał politykę dla polityki, jak mu się wydawało i wydawało się, że jak zostanie wicepremierem, to zbawi świat, a potem rezygnował, czy odchodził z tej koalicji z PiS-em, z podkolonym, nie powiem czym. Więc widać wyraźnie, że bycie związkowcem, bycie wojującym, że tak powiem, związkowcem, nie oznacza, że będzie się jednocześnie bardzo dobrym premierem czy wicepremierem. Więc tu jeszcze przed Kołodziejczakiem długa dobrze. Droga. Panie, ale dobrze mu życzę. Dobrze pośle, mu życzę, bo życzę dobrze rolnikom. Panie pośle, wyobraźmy sobie, że są wybory. Po wyborach no oczywiście zwycięski PSL szuka koalicjantów. A znajdziecie koalicjantów w Platformie Obywatelskiej? To wszystko pokaże, jaki będzie układ sił politycznych. Ale, na razie porozmawiamy chwilę o Platformie. Platforma, która mówi, że pierwszą decyzją będzie legalizacja związków partnerskich i mówi o opiłowywaniu katolików. Będzie dla was, do zniesienia? Pan mówi o tym słynnym kampusie pana Trzaskowskiego, który rzeczywiście... No pana Tuska również. Nie, to był kampus Trzaskowskiego, który przez rok czasu był przygotowywany, strojony. Później rzeczywiście Tusk to rozładował i już dał polecenie, że tak kampus może się odbyć. To było dobre spotkanie młodzieży generalnie, bo młodzież zapytała polityków w tych sprawach, które ją interesują. I proszę zwrócić uwagę, że zupełnie innych odpowiedzi na tym kampusie udzielał Tusk i Trzaskowski, a zupełnie innych w ostatnim dniu kampusu tej młodzieży udzielił Władysław Kosiniak-Kamysz. Pokazał, że polityka i politycy mogą być nieco inni. I on wyraźnie w tych kwestiach, o które pan pyta, odróżnił się i od Trzaskowskiego, i od Tuska. Więc pokazał tej młodzieży, że mają także inną ofertę poza Platformą i PiS-em. Jest także Kosiniak-Kamysz i PSL, które proponuje normalność. Ale Platforma wzmocniona powrotem Donalda Tuska do Polski, do krajowej polityki, mówi na przykład teraz ustami marszałka Grodzkiego o likwidacji szpitali. To jest coś, co PSL byłoby w stanie zaakceptować? Ja się dziwię tym wypowiedziom, bo za czasów koalicji PO-PSL tych szpitali przybywało i przybyło ich ponad 200, natomiast za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości ubyło kilkadziesiąt. Nie, więc PiS otwiera te szpitale, które wyście zlikwidowali. No zaraz, panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam. Ale za naszych czasów
czasów przybyło ponad 200 szpitali. Proszę nie opowiadać pisowskich bzdur, bo ich chcę wyraźnie podkreślić, przybyło. A za PiSu kilkadziesiąt ubyło. Nie, nie. No to jak PiS otwiera te szpitale, które myśmy zamknęli? Chyba, że ten szpital południowy w Warszawie. Zadaje pan pytanie? Proszę bardzo. Mogę odpowiedzieć? Proszę bardzo. No to panie pośle, proszę się nie denerwować. Ja się nie denerwuję, tylko z faktami się nie da dyskutować. No właśnie, no więc kto w Polsce jest właścicielem szpitali? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. I rząd, i samorząd. Kto likwidował te szpitale, o których pan wspomina? No kto likwidował? Ale które likwidował? Ja nie mówię o likwidowanych szpitalach. Ale nie, no pan powiedział, że PiS likwidował... No 60 parę szpitali za PiSu zostało zlikwidowanych. Przed chwilą było 200. Nie, 200 było otworzonych za koalicję PO-PSL. Nowych. Czyli PiS likwidował 60 szpitali. Około kilkudziesięciu szpitali. Te szpitale likwidują. Otóż te szpitale likwidują, jak pan doskonale wie. I stąd jest pomysł PiSu, żeby szpitale przejął rząd. Bo te szpitale powiatowe na przykład są we władzach samorządów. Tak samo szpitale. Panie redaktorze, pan dlatego, no nie, ale powiedzmy ale jednak, nie, no, ale trzeba mówić uczciwie. No to uczciwie dlaczego, powiedzmy, dlaczego że PSL, która rządzi w sejmikach, razem z Platformą Obywatelską likwiduje Polskę. Nie wszystkie szpitale są województwa. Nie, nie wszystkie. W połowie województw rządzi PiS. Są także powiatowe, w których także rządzi PSL. Są także miejskie. Są także miejskie. I pan doskonale wie, że za władzy PiSu pieniądze przekazywane samorządom zostały mocno okrojone. Znaczy, jeśli w NFZ-cie w kontraktach nie wystarcza na utrzymanie szpitali, to niech pan się nie dziwi tym samorządom, że gdzieś zamykają. Sekundkę. Bądźmy uczciwi. To znaczy, ja naprawdę nie bronię dokonań PiS-u w służbie zdrowia i o tym, jak rozmawiamy... Sukcesy mamy. Ale COVID bardzo je uwydatnił. Jeżeli chce pan powiedzieć, że COVID jest winą PiS-u, to nie, witamy COVID na planecie. Nie, COVID uwydatnił braki służby zdrowia. I dzisiejsze zapowiedzi protestów chociażby ratowników, czy pielęgniarek, czy rezydentów, którzy wiadomo za PSL-u zarabiali krocie. Też protestowali. Tylko panie redaktorze, jeśli mamy sytuację, w której kończy się trzecia fala COVID-u szpitali, i w niej dostają ratownicy... Tak, pan oskarża rząd o to, że... Nie, ja nie oskarżam. Pan mnie oskarżył najpierw. Nie, pan na mnie nie zwrócił uwagę. Zupełnie inne pytanie zadałem. Zadałem pytanie, czy będziecie dążyli do tego, tak jak mówi marszałek Grodzki, by zmniejszyć liczbę szpitali o... Marszałek Grodzki mówi nawet o 80%. Ale to powiedział marszałek Grodzki. Ale ja się z tym nie zgadzam. Pan na ja mnie... Ja powiedziałem, że na tym kampusie Kosiniak-Kamysz powiedział gdy co innego. Panu ja mówię, że to nie PiS likwiduje szpitale, tylko no, likwiduje, samorządy. To pan mówi, panie no dobra, samorządy, ale to dlatego, że PiS nie daje pieniędzy. Nie, 6 lat. Kto rządzi w Polsce? PSL-owskie samorządy likwidują szpitale i to jest PiS-owskie samorządy likwidują. I PiS-owskie samorządy także likwidują szpitale? Jak PiS-owski starosta, zaraz sobie przypomnę, który, próbował zlikwidować szpital, to został wyrzucony z PiS-u. Jeszcze raz panu mówię, za rządów PiS ponad 60 szpitali zostało zamkniętych. Ale wie pan, żeby zarządów koalicji PO-PSL przybyło ponad 200. To ja się, wie pan co? To jest statystyka. Pan nie chce tego powiedzieć, bo pan jest politykiem, a ja nie muszę się przypodobać. To ja powiem, moim zdaniem szpitale mamy w Polsce za dużo. Panie redaktorze, to rozmawiajmy o reformie służby zdrowia i mówię o tym wie pan od wielu dlaczego? Lat. Dlatego, że rzeczywiście mamy powiatowe szpitale, w których mamy na przykład oddziały, które nie są panie oddziałami leczniczymi, tylko oddziałami jeśli mieliśmy 49 województw, które zlikwidowało AWS, wprowadziło 16 i rozproszyło system opieki zdrowotnej, to dziś może pomyślmy, żeby wokół tych 49 dawnych szpitali wojewódzkich skoncentrować szpitale powiatowe i żeby zarządzanie odbywało się w jednej jednostce dla tych 5, 6, 7 szpitali i wtedy te jednostki, czemu, ten system czemu zdrowotny... Czemu tego genialnego programu nie wprowadziliście? Rządziliście przecież z Platformą przez tyle lat. Na wszystko przyjdzie czas. Następnej kadencji wprowadzimy. Wcześniej zresztą szanowny panie, rządziliście z SLD. Więc chcę panu powiedzieć, że... I chcę panu powiedzieć, że coraz częściej, jak jestem na dożynkach w tej chwili, a wczoraj byłem... Mieliście kiedy poprawić błędy AWS? A wczoraj byłem AWS. W dwóch miejscowościach, Czerwonka Grochowska i Korytnica 2001, Węgrowska. I muszę 2005. Panu powiedzieć, że ludzie coraz częściej pytają, dlaczego nie chcecie rządzić? Wracajcie do władzy, bo mamy dość już to Prawa już zaraz, i Sprawiedliwości. 2001-2005, kto współrządził? PSL. Nie 2001-2005, bo panie redaktorze, 2001-2003. No, więc dobrze byłoby, żebyśmy pamiętam jak odchodziliście z koalicji z SLD. Pan wtedy nie rozpaczał.
Ale ja w ogóle nie rozpaczam, no jak politycy przychodzą czy odchodzą. Nie rozumiem, czy problem. Dlaczego ale ja mam panie redaktorze, dlaczego mamy zajmować się przeszłością? No dzisiaj ważna, dzisiaj ważna. To dobre. Ludzie, to czekają, ludzie czekają, ludzie od polityków, rozwiązań na ku przyszłości. I może o przyszłości porozmawiajmy. A dzisiaj przyszłością jest chociażby kwestia związana z szykującym się protestem medyków. Mhm. Czwarta fala koronawirusa, jak ostrzega minister Niedzielski, tuż, tuż. Dzisiaj w waszej stacji słyszę, że może ona potrwać nawet do stycznia, lutego. Że nawet są prognozy, że może być kilkadziesiąt tysięcy zachorowań dziennie. A, no rezydenci protestują. A chociażby ratownicy mówią, że dlaczego im w tym momencie urwano wypłatę covidowego, jak za chwilę będzie następny COVID. Urwano im opłatę covidowego, żeby przyoszczędzić. No bądźmy szczerzy, to o to chodzi. Ale pan premier jeździ po Polsce, także tutaj w tej stacji w piątek mówił, że pieniędzy ma jak lodu. Nawet nie wie, gdzie je wydać. No. Więc tego podpowiadam, panie premierze. Tego nie panie premierze, tego ratownicy czekają na pieniądze, rolnicy czekają tego na pieniądze. Nie powiedział, nie żebym go zaraz przesadnie bronił. Jakby był moim gościem, chętnie bym mu zadał. Rolnicy pytali mnie wczoraj, co się dzieje w tej strefie przygranicznej w tych 3 kilometrach, no bo przecież w tej chwili ze względu na stan wyjątkowy polowania są zabronione, szkody łowieckie nadal są wyrządzane, czy te szkody łowieckie będą rolnikom płacone, czy nie. Mm-hmm. I tu pan premier nie chce o tym rozmawiać. Minister rolnictwa nie spotyka się z rolnikami, nie chce z nimi rozmawiać, zwyczajnie nie ma im nic do powiedzenia. Nowa perspektywa finansowa na lata... Premier właśnie zadeklarował, że wszystkie szkody i wszystkie straty finansowe, które są poniesione w związku ze stanem wyjątkowym, będą Ja nie wiem, kiedy pan premier mówi prawdę, bo pan premier w Brukseli... Ale sekundę, niech pan da dokończyć jedno zdanie, bo chodzi o to, że tu pan premier łaski zresztą nie robi. Takie są przepisy. Panie redaktorze, ale powiem panu szczerze, że pan premier wiele rzeczy musi, a potem mówi, że nie musi. No dobrze. Bo jeśli pan premier w Brukseli najpierw mówił, że jest za powiązaniem wypłaty pieniędzy Polsce w powiązaniu z praworządnością, z kolei w Polsce mówił, że nie, że tego w ogóle do tego zobowiązania, nie złożył. Jeśli pan premier w Brukseli pozatraktatowo powiększa uprawnienia Komisji Europejskiej o kredyty, o zobowiązania, o wspólne pożyczki, a w kraju mówi, że nie godzi się na pozatraktatowe poszerzenie w zakresach organizacji sądów, no to ja przepraszam bardzo. Dobrze, ale wie pan co? Kogo to właściwie obchodzi? Najważniejsze, co tam na wsi. Panie redaktorze, otóż to są ważne rzeczy. Pan żyje wsią historyczną. Tak. Dzisiaj na wsi nie martwią się o wykopki, dzisiaj martwią się o zbiór kukurydzy. No bo i to ona zdominowała strukturę. I to mnie martwi, w ogóle, czy to zasiewu, w ogóle ma być. Bo po pierwsze, zaczyna się kukurydza. Zbiór kukurydzy na kiszonka, a na ziarno to jeszcze poczekamy do listopada. Triumf Chruszczowa. Nie, to jest triumf chyba Stanów Zjednoczonych, bo kukurydza nie przyszła od Chruszczowa. Kukurydza przyszła z oceanu. Ja wiem. Chruszczow co najwyżej straszył nasz amerykański stronko wtedy w tych ziemniakach, kiedy w strukturze ich było w niektórych rejonach rzeczywiście nawet 70%. Ale my mamy naprawdę wielkie tradycje w przetwarzaniu tradycje ziemniaków. Tradycje mamy, ale każda tradycja kiedyś się powoli kończy. Mamy naprawdę wielką tradycję w przetwarzaniu ziemniaków. No, soki ma pan rację i często w poniedziałek jeszcze nas trzymają. Mnie nie, proszę pana, albowiem gdyż ja inne soki spożywam, nie akurat z ziemniaków, ale rozumiem, że ma ale pan duże doświadczenie. Oczywiście, że tak. Cieszę się, że człowiekiem nie młodym. W sokach też. Z ziemniaków. Też. No dobrze. A pan teraz prosto po naszym programie do domu? Nie, panie redaktorze, dzisiaj mamy smutne wydarzenie. A nie, przecież pan jedzie do Sejmu. Dzisiaj mamy smutne wydarzenie, bo mamy pogrzeb Romana Malinowskiego. To jest ten prezes ZSL-u ostatni, który podniósł rękę razem z Wałęsą i Żwiakiem na rzecz powstania rządu Tadeusza Morawieckiego. Wybierał generała Jaruzelskiego na przewodniczącego Rady Państwa. Panie redaktorze, tak. I tych zasłużonych działaczy w ZSL-u dzisiaj w PiS-ie jest dużo i jakoś panu nie przeszkadzają, natomiast świętej pamięci Romanowi Malinowskiemu pan wyrzuca to, że dobrze służył w swoim życiu rzeczywiście Polsce i polskiemu rolnictwu. Polsce ludowej dobrze służył, to nie, na pewno. Polsce, nie tylko ludowej. I nie byłoby rządu Mazowieckiego, gdyby nie było prezesem wtedy Romana Malinowskiego i prezesa Jóźwiaka. Tak. Prezes Jóźwiak jeszcze żyje, Lech Wałęsa jeszcze żyje. Przypomni pan nazwisko polityka solidarnościowego, który doprowadził do tego?
Pamięta pan, jak się nazywał ten polityk, który nawoływał do tej koalicji? A powiem panu, że chyba Jarosław Kaczyński. Tak, właśnie. Tak. To był Jarosław Kaczyński. On był konstruktorem tego słynnego podniesienia trzech rąk. I serdecznie dziękujemy. Jest 8:27. Bardzo państwu serdecznie dziękujemy. Czas już na miłego nas. Tygodnia. Do widzenia.